wszystkim z tej okazji, że właśnie wybiło mi 200 tysięcy subskrypcji na YouTubie. Nagrywam specjał, płacę za wszystko przez 24 godziny. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się spodoba ten odcinek, bo postaram się go bardzo fajnie nagrać, wam się podobało. No i ogólnie jestem bardzo szczęśliwa z tych 200 tysięcy, dziękuję wam bardzo. Bardzo szybko to minęło, pamiętam dopiero jak zaczęłam nagrywać. I ogólnie moim zdaniem kanał teraz się polepszył, moje filmiki i tak dalej. Mam nadzieję, że waszym zdaniem też. No i dobra, nie przedłużając, przechodzimy do odcinka. Dzisiaj ja wydaję pieniążki, nie moje rodzice. No i za wszystko płacę, za jedzenie i tak dalej. Będzie trochę ciężko, ale dam radę. Ogólnie jestem w centrum z moimi rodzicami. O, tu jest moja siostra, mój tato i mama. Dzisiaj idziemy do galerii. Idziemy do galerii, do kokorado. Jak to się mówi? Colorado. No właśnie, tam nie wiem, co zjeść. No, jesteśmy w centrum, jak już mówiłam. Tutaj, nie wiem, czy znacie, ja tu mieszkam ogólnie, moje miasto, hotel Rzeszów, galeria Rzeszów. No idziemy do bankomatu wybrać pieniążki. Ale już nie mogę doczekać, kiedy Amelka będzie mi wszystko kupowała. Wika, wybieraj co chcesz, dzisiaj Amelka funduje. Dobra, mam kwiatuszki dla Amelki. Ja będę ci wszystko ile stawiać. Kasy? No zobaczymy, niech widzowie liczą, ile Amelka kasy podała. Dobra, no właśnie, będę wybierać i będę za wszystko płacić. Super. 24H Amelka za wszystko płaci. O tak, tak o tak, a nie zawsze ja. Tak, kupę wszystko dokładnie. Zobaczymy. No dobra, okej, lecimy do bankomatu. Jest bankomat. Dobra. Mam już pieniążki. A ile kasiorki? Szaleje, szaleje. Mama, masz ochotę na loda? Oczywiście, dlatego tu Amelkę zabrałam. Amela, chodź, kupujesz loda. Ja mam pierwsza korzysta. Którego chcecie? Ja poproszę karmel. Ja biorę... Miętę. Wiktorka, chcesz loda? Amelka funduje. Ja sobie biorę... Ja biorę miętowego. Też miętowego. No miętowego? Dobrze. No to tak. Płać. Dobra, płacimy. Idź płać, zamawiaj. Dobre. I dzisiaj nasza córeczka płaci Amelka. Cały dzień. Wika, co tam wybierasz? Amelka, kupisz mi to. A ile kosztuje? Zobacz. No nawet nie wiesz. 35,90. No dobra. Ujdzie, jeszcze wezmę ci. Ale musisz sobie na przykład przymierzyć na początku, właśnie, nie? Nie przymierz w ogóle. Przymierzałeś? Pasuje. No właśnie, nie przymierz. A Amelka nie wypłaci się dzisiaj. Wiki się przybrała. Pokażę, jak wyglądasz do góry trochę. O, takie spodenki dobre są? Tak. Nie jest duże? Nie. Bierzemy? Tak. Dobra, to kupię Wiktorii. Tak. Jest jakaś wysoka cena, więc kupię. Podobały ci się, no to wezmę ci je, co? Zadowolona jesteś? Okej. Okay. Ładne. No i dobra, idziemy do kasy, kupimy spodenki, idziemy do innych sklepów, tak to? Prezes? Chyba tak. Chyba? Czy na pewno? No będziesz kupowała nam wszystko, na które jedziemy gdzie indziej. No i może sobie sama coś kupię, co? Tato? No jak sobie zapłacisz? Zapłacę. No to chodź, kupimy teraz, jeszcze nie kupiłam, chodź. Idziemy do kasy. Tam jest kasa. Podobało ci się na pewno wszystko, ok? Tak, ok. Dobra. Samelka, kasy nie masz? Co tam, zadowolona? Tak. A co jeszcze ci Amelka kupi? No, idziemy zobaczyć. Szukam Amelci. Za swoje ciuchy też płacisz? Ami, za swoje też płacisz? A mi bolą zęby. Tak? O, mam nagrywa. Bolą ci zęby? No, bolą mi zęby strasznie. Właśnie, dzisiaj sobie założyłam jakby takie gumki, ale na drucie.
Widzicie? No, ładny kolor. Myślałam, że to będzie trochę lepiej wyglądać, ale dobra, przyzwyczaję się chyba. Na pewno, ale dwa dni czarna. Będzie okej. Okay. Nie, najładniej. Ale bolą mnie. Dobra, jeszcze patrzę trochę. Może, o, jakie ładne. Ile masz kasy na te fundusze nasze? No, wydatki? Trochę mam, 80 zł. No. No nie wiem, sobie. Co tyle to, mama? Jak chcesz, no to twoje pieniądze. Nie wiem, ale... Kupujesz co chcesz. Ja nie płacę. 38 No za dużo chyba, nie? Jakieś cztery szukam. Kratkę ci się podoba? Podoba mi się, będzie do butów pasować. Jaki to jest materiał? Fajny. Do prasowania chyba raczej. Mam taki... Mam taki właśnie... Nie mam mojego rozmiaru. Czy się dwa nie będzie za małe? Pokaż. Może, może nie, no nie wiem. Zależy od firmy tak samo, nie? No. Chyba nie. Z paskiem? Z paskiem od razu. Spoko. Możesz nie żyć. Ale to chodźmy, nie wiem. Spodenki? Mhm. Okej. Okay. Tak prezentuje się Amelka. No w spodenkach, powiem wam, że tak średnio się w nich czuję. Pokaż się do lusterka. O tak. Mm. Nie wiem, w sumie ja się ubieram też na sportowo, tak trochę, nie tak elegancko. Mm. No nie wiem, chyba chyba jej nie będę wybrać, ale przyjmę jeszcze takie. O, tu jest za cena mega. Złotych. No się bardzo te podobają. Mhm. To dobra, to zamykam cię, Amelciu. Przymierzyłam jej tak szczelnią, mi się podobało, bo myślałam, że ten wysoki tam będzie jakby wyższy na górze, wyższy, a jest taki... Nie jest, nie to jest taki do końca wysoki stan, nie podobało mi się. Pójdziemy do Pull&Bear, pierwszy do Bershki i tam może znajdę jakieś spodenki czy takiego. No i już wychodzimy z Teddy Barysa. Dobra, teraz do Pull&Bear, a później do Bershki. No i może tutaj znajdę, bo tam te spodenki mi za bardzo nie pasowały. No i tak się prezentuje sklep. O, tu są jakieś spodenki na przecenie. Czerwone, to czerwone nie. Ale te fajnie ciekawie wyglądają. Mogę je w sobie przymierzyć, co wy o tym myślicie? Ładne, nie? Tylko wezmę tutaj 3-4 w sklepie. To znam, jak kupujesz, ja idziesz coś poszukać. Tak lepiej byśmy. Dobra, dobra. A to idziesz coś poszukać, a ja tu będę patrzeć. 3-4 szukam. O, jest, dobra. Mam. Czeska czwórka, git. Jeszcze to jakieś są ładne? Białe to ja mam, na przykład tutaj mam białe. Chyba tyle. No stąd tylko tyle, ale może tam dalej jeszcze jakieś znajdę. Co długie, to nie. Dobra, odezwę się do was, jak znajdę jeszcze jakieś i pójdę do przymierzalni. Może sobie jakieś okulary wybiorę? O, może to? Nie, to są sensowne. O, te są fajne, zobaczymy jak wyglądą. O, nie, nie, nie. Może jakieś inne. Co tu wybrać? Okej, okay, Amel, ja dalej mnie ciągnie do jakiejś przymierzalni. No, ja właśnie będę przybierać teraz, przymierzę te spodenki. Z jakiej firmy? Z Pull&Bear. No i odezwę się do tej przymierzy. Kiedy mnie weźmiesz na zakupy? Zaraz ja cię wezmę, sorry. Okej. Okay. Szukaj. Dobrze. I co, Amelia? Dobrze leżą, ale stwierdziłam, że do niczego nie będę pasować. Ale są takie ciemne ubrania. To pokaż. Ta koszulka nie pasuje, ten to, ta koszulka, no, nie pasuje do spodenek. No ładnie, ładnie, nawet ja coś biorę. No i stwierdziłam, że nie będę ich brać. Mi się podobają. Bo być trochę za krótkie. Mi się podobają, ale twój wybór. Do mnie pasują, co nie? Tak, tak. Dobra, teraz idziemy do Bershki, do mojego ulubionego sklepu. I mam nadzieję, że tu to znajdę. Byłam tu niedawno, ale nic nie znalazłam. Może tym razem znajdę. O, ładne. Przymierzę je. Tylko muszę znaleźć mój rozmiar. Dobra, zaraz się to odezwę. Jak znajdę kilka rzeczy i znów pójdę do przymierzalni. Okej, okay, idziemy do przymierzalni. Ja wybrałam 3 rzeczy, zaraz wam pokażę jakie. Mama, co to jest? Wróciłam, że skoro mam okazję sobie coś kupić za kwiatki. Sukienka? To dobra. Wezmę. Ok, idziemy przy przymierzalni. Tam na koniec. Do osobnej, to idź tam. Taka sukienka. Ok, a ja już wam pokazuję. Ja wziąłam takie spodenki.
co na początku wam pokazywałam i taką koszulkę. Takie w sumie top za 40 zł, a to kosztuje ile? Już wam mówię. 80 zł. Dobra, no to gdzie? Tu? Aha, sukienkę, dobra. Jedę się przymierzać. Ja się przymierzyłam, ale no mamy sukienkę za krótka. Nie. Nie dla mnie, nie tybie. Dobra, ja idę przymierzać. Może na mnie będzie dobra. Dobra, już przymierzyłam, tak wolno w koszulce. I w tych spodenkach mi się mega podoba. I chyba wezmę się tą koszulkę za 40 i te spodenki za 80 bodajże. Dokładnie. 80, mam bo już jeszcze nagrać, jak wygląda. O, tak się prezentuje. O. Ładnie. O, nie wiedziałam, mi się podoba. Bierzesz? Nie. Chyba wezmę. Wydam na siebie, ile? 40 plus 120 zł. O my god, dobra. Zbieram. Przybieraj się, go. Okej, Ami, teraz zapłacisz sobie za to sama. No. W końcu. Jedziemy w super miejsce, tam gdzie jeszcze nie byłaś. Dobra, idę do kasy, będę musiała wydać sama na siebie 120 zł. Szkoda, bo zawsze pieniądze dają mi rodzice, dobra? I gdzie mamo zaraz jedziemy? Do Eldorado. Czy Colorado, coś takiego. Colorado, tak. I Amelka będzie nam stawiała się kolacyjkę. O nie. I Wiktor zaprezada. O Boże, ale jakie Eldorado? Colorado? Colorado, sorry, Eldorado jest taka piosenka, rap. Ale kiedyś było Colorado. Więc teraz jedziemy do Eldorado i będziemy coś dobrego jeść. Eldorado? Dalej Colorado. Colorado. No. Boże, mama jest chora, jak słuchać głos ma taki. Tak, jestem chora. I to się w głowce pomieszało. Dzięki. Dobra, ja idę płacić. Masz, mamo, kamerować. Okej. Okay. Nic mi się nie pomieszało, Amel, tu. Colorado, Eldorado to samo, faktycznie. Nie. Eldorado jest kierowca. Eldorado. O, jak to boli, nie? Cię płaci za swoich pieniędzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta stylówka, podoba ci się? Naprawdę. Mamy to płaci. Biorę sobie teraz okularki. No wiem, właśnie. A kupisz mi w ogóle je? No tak, dzisiaj wszystko stawiam, nie? Wiesz co, może ten za mną. Nie wiem nawet. 69 zł. Co? To drogo. No, to wezmę. Kupuj. Tak? Te, no, są świetne. Dobra, to wezię. Dzięki, chodź, zapłać. No, dobra. No, Marka, kupuj. He, dzięki. Dobra. A czy a kogo nagrywamy? Nie. Ami, już masz kasę? Zapłaciłaś? Dobra, dzięki. Ej, Amelka mi kupiła dzisiaj fajne okularki. Dzięki, Ami. Pani nie nagrywałyśmy. Pani zobaczy, no to... Pani nie chciała, żeby ją nagrywać, ale nie ukażemy. Dzięki, Ami. Dobra, idziemy dalej. No, już kasy środki wydałaś, dość dużo. Boże, nie? Dużo, 400-300. A nie, chyba nie aż tyle, ale zobaczymy. Naprawdę. Zobaczymy przez 24 godziny ile wydasz. Liczy dokładnie. O, już wiem co mi Amelka kupi. Amelka, kupisz mi te Volvo? Tak, jasne. O, dzięki. Ale ładny zachód słońca. Piękny. Całe słońce widzę. Jak cię oświetla, ładnie. Tak? TikToka bym nagrała. Elegancko. Właśnie polecimy do TikToka, my lecimy krótka, jak już nie powiem, bo zaraz będę miała 100 tysięcy. Wow. 200, a tam 100. Będzie specjal. Może no, ja wystąpię w tym specjalu, co? Albo znajomi twoi, co? No, zobaczę. Amelka, teraz te okulary będą mi służyć całe wakacje, dzięki. Jesteśmy właśnie w Colorado, w restauracji. To jest od razu kęgielnia i plazowa dla dzieci, tak Wiki? Tak. Wiki, chcesz iść do... Colorado? Colorado? Tak! Na plac zabaw? Ja wszystko tak. Stawiam, a więc... A kto funduje? Pieniędzy trochę mnie to wyniesie. Amelka funduje. Ale mam nadzieję, żeby stać. Krzysztof mi trochę pieniędzy. I Amelka będzie się ze mną bawić. Tak, będę się bawić z Wiktorią. To pierwszy raz jestem. Wiktoria już tu kiedyś była. O, tak to się prezentuje. Ładnie, ładnie. A ty kiedyś, ty byłeś na to już tutaj? Tato, byłeś tu kiedyś już? Nie. Ja też nie. Idziemy na górę. Ja ubrana w katanę, bo mi zimno. A teraz już nie jest mi zimno. Nie wypadło dla
dzieci, więc moja siostra pójdzie sobie rano, będę jej obiecał. No i ja oczywiście zapłacę. Tylko że już wtedy nie będziemy nagrywać odcinka, ale jeszcze dam pieniądze. I w ogóle teraz idziemy na zamówić pizzę tutaj w restauracji. Mama jest, tato. Niki jest smutny, ale pójdzie jeszcze, tak Niki? Jutro przyjedziemy, bo zamknęli nam, tak? No, dobra. Zamówiłam pizzę. Właśnie zamówiłam pizzę i ona kosztowała 39 zł, tylko Colorado. Może, żeby się wylała. A Pepsi, nie, i cola, i woda z cytryną wyniosły jeszcze dodatkowo 10 zł, więc zapłaciłam 49. I już się najemy. Mam nadzieję, że się najemy, będzie duża. W sumie jestem głodna. I mamy już pizzę, patrzcie jaka jest ona duża w ogóle. Jestem taka głodna, że już muszę wziąć kawałek. Aj! O, jakie cieniutkie, fajne. Dobra, jak zjemy, to się do was odezwę. Bo normalnie jestem taka głodna, że nie mogę na to patrzeć już. Marka, dzięki za pizzę, że nam kupiłaś. Nie ma za co. To jest dla siebie, żeby się najadła. A Wiktorka pani mówiła. O ja, ile to jest Wiktoria, oszalałaś? Ala, o. Okej, zjedliśmy już pizzę. Ja zjadłam. I co, najedliście się? Bardzo. Bardzo. A ty to? Ja jestem syty, ale pizza jest mega śna. Może chcesz powiedzieć? Nigdy nie jadłam dokładnie pizzy. Nigdy? A teraz jadłaś? O, Wiki zjadła teraz drugą pizzę, zawsze jadło jedną. Ja jadłam tak samo dwie. Drugi kawałek, tak? Drugi kawałek, tak. Ja się bardzo najadłam i było przepyszne. Naprawdę, świetne. Interesuje mnie, ile pieniążków wydałaś? Jak myślicie, ile Ami wydała dzisiaj kasy? Nie wiem, ale bardzo dużo, naprawdę. 500? Może ponad nawet. Nie, widzowie piszą. Właśnie, wy tam widzieliście, jak daję pieniądze, więc liczcie to wszystko, napiszcie w komentarzach, będą włączone w ogóle. 17 stopni, to jest zimno moim zdaniem i dlatego ubiorę katanę. Bo jakbym wyszła takim krótkim rękawką, to by było zimno. Zimno. Tutaj dziękujemy za 200. Ja już mówiłam, 200 tysięcy subskrypcji. W sumie ja dziękuję, bo to mój kanał, to mi pomaga, jak widać, na tym pomaga. Ale ogólnie ja się, a że najbardziej YouTube'a. No i w sumie jeszcze raz wam chciała podziękować za te 200 tysięcy, bo to jest naprawdę duża liczba. I na pewno jakieś spotkanie niedługo zrobię. Przez te 200 tysięcy będzie jeszcze więcej ludzi. Pamiętam, jak robiłam, jak miałam niecałe 100 tysięcy i było bardzo, bardzo dużo ludzi. Więc ciekawe, ile będzie osób, jak będzie 200 tysięcy. To tak szybko zleciało, ja już nagrywam na YouTube jakieś 3 lata, coś takiego, nie tata? 2 lata, 2,5 roku, w tym roku będę dał 3 lata. No i to strasznie szybko minęło, pamiętam, że mój kanał zaczął się od świeżaków. No i skończył się na takich challenge'ach, vlogach i tak dalej. No i mi się wydaje, że taki motyw na moim kanale jest najlepszy, mi się taki podoba. I możecie też znać, czy wam się też podoba, bo ja się starałam nagrywać fajnie, żeby wam się podobało. Tato też mi pomaga, prawda tato? Robię co mogę. No ja dokładnie. Mama też pomaga wymyślić odcinki. Jak na przykład ja mam inne rzeczy do roboty. Wiki też fajna. Pomaga. Nie? Co nie Wiki? Wiki też wymyśla pomysły, dodaje gdzieś tam. Zapraszamy. Właśnie, polecie na kanał Wiki i my. Mój Wiktorii kanał. Tam to się będzie wzięła dużo rodzice, bo która jest mała, nie żeby się sama wygrzewała. Ale tutaj to ja sama prowadzę bardziej, nagrywam to dalej. A to też pomaga, właśnie jak już mówiłam, to jest mój taki menadżer, tak to? Jestem tak, menadżerem. Menadżerem, dokładnie. Dobra, już nagrywam ten urywek 3 minuty ponad, więc odezwę się do was, jak już widzimy na pole. Wiki, co to robisz? Siada. Ty jesteś? Ami, kupujesz, płacisz, kasiorka w Wiktorce. O, Ami dzisiaj... Jeszcze raz. Się nie wypłaci. O, nie. Start. O, ale super. Fajnie? Może to Amerciu? Ja bym tu chciała, o. Spróbować? No, jak ty zapłacisz? Jeee! Dobra. Naprawdę. Chcemy za pieniążki. Na minutę. Pięknie. Pieniądze. Masz pieniążki? No to se płać. W ogóle pokażę wam tą restaurację z zewnątrz. Patrzcie, jak fajnie. Tu mamy taki amerykański samochód. Super.
A tu mamy pieska. Zdjęcie na Instagram. Mam przytówkę. No to strzelaj. No właśnie, nie będę mieć, bo jak to był 440. O, Wika się zatrzymała. Papa, Wiki. Dobra, ściągam. Teraz Amić, rozbiera się, rozgrzewka. Rozgrzewka i dajemy. Tylko ważę na rączki. Ile Amelka będzie miała? Ile? Trzy? Ważaj na ręce. Poszło. Ile? Wow. Nie na mało. Jeszcze raz. O, ale bida. To teraz ja. Teraz mama. Płacisz mamie. Dobra. Jak myślicie, kto ma więcej siły? Mama, jak huknie, to rozwali to zaraz. Ja raz już nie mama. Teraz mama. No. Papa Wiki. Trzy, cztery. Oh my gosh. I miałem więcej ciebie kiedyś. Dobrze, super. 379. Amelka. Dobra, muszę. Ja już skończyłam. Super. Trzy, cztery. Nie. O, wow, to się bolało. O, nawet 300 nie będzie. Dobrze jest. Kiepciutko. Dobrze. Tak na chudą. Nie, ja nie chcę, mnie ręka boli. Tak. Ami, weź mi kup tego gościa. Tak, Ami, już nie, kupuję. Tego. Już kupuję, ale będzie mój. Kika, patrz jaki nosek ma. Fajny. Taki fajny. A jaki język? Fajne auto. Ami, co, chcesz jeszcze coś kupić? No? Mogłabym, ale no w sumie szkoda mi pieniędzy. 24 godziny już minęły. Która jest godzina? Która? Jest 21.40. Jezu, 22 prawie. A my jeszcze tu jesteśmy. Już będę w sumie kończyć odcinek, bo 24 godziny minęły, tato. Tak. Byliśmy właśnie w tej restauracji Colorado. Tak wygląda. Okej, kochani, ja na tym już będę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, łapce w górze, subskrypcję oraz dzwonku, może dobijemy do 300 tysięcy. Już nie mogę doczekać, 10 tysięcy biło. Ile łapek? No nie wiem, dużo, no ile mam chcesz? Ile, Wikusiu, łapek? 10 tysięcy? Nie, nie, 100 tysięcy, a raczej 200 tysięcy. Dobra, 200 tysięcy łapów w górę, tak, tak. Nie no, wystarczy 15 tysięcy, o. Dziękuję wam jeszcze raz za 200 tysięcy, bardzo szybko to wbiło. Jestem bardzo zadowolona, że osiągnęłam taki sukces. Dla mnie to sukces, nie wiem jak dla nas, jak nie wiem jak dla was. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę dla motywacji. I ogólnie też podejdźcie do mojego TikToka, tam macie amelcia. Oraz na Instagrama amelcia.ket. Tam też będę dziękować z swojego serca za te 200 tysięcy. Na Instagramie dam fotkę. I tam podziękuję wam jeszcze raz. No i tyle, kochani. Pa, pa. Do następnego odcinka.